Cześć, z tej strony Karolina Sobańska. Witam Was w kolejnym odcinku mojego podcastu, czyli w programie, do którego zapraszam wyjątkowych gości i rozmawiam z nimi o zdrowiu, ekologii, świadomym życiu, uważności, etycznej modzie czy psychologii. Prawie każda kobieta miała lub będzie miała okres, ale okazuje się, że tak naprawdę o cyklu menstruacyjnym wiemy bardzo mało. Nie uczymy się o tym w szkole, rzadko rozmawiamy o tym z bliskimi i przez to nie jesteśmy świadome tego, co dzieje się w naszym ciele. Na szczęście są osoby takie jak Emilia, które nie boją się mówić o miesiączce, bo tak, niestety jest to w społeczeństwie nadal temat tabu i wciąż poruszanie go jest przejawem odwagi, przynajmniej z moich obserwacji. W każdym razie osoby takie jak Emilia edukują nas w temacie cyklu kobiecego, co uważam jest absolutnie wspaniałe. Emilia Cesarek jest dietetyczką kliniczną, dietoterapeutką oraz ekspertką od jelit i właśnie menstruacji. Do zdrowia podchodzi bardzo holistycznie, jest niesamowicie profesjonalna i jak sami zobaczycie, to chodząca skarbnica wiedzy. Po naszym nagraniu miałam przyjemność wziąć udział w warsztatach poświęconych cyklowi menstruacyjnemu właśnie, które prowadziła Emilia i jestem naprawdę zachwycona, także mogę Wam te kobietę polecić całym sercem. W tym odcinku rozmawiamy o tym, dlaczego kobiety w ogóle miesiączkują, czyli jak przebiega cykl menstruacyjny i jakie są jego fazy. Poznajemy hormony i emocje, które pojawiają się na poszczególnych etapach oraz dowiemy się, jak zmniejszyć objawy PMS, czyli słynnego zespołu napięcia przedmiesiączkowego. Ta rozmowa to moim zdaniem prawdziwy niezbędnik każdej kobiety, dlatego wierzę, że bardzo wiele z niej wyniesiecie. Zapraszam serdecznie do wysłuchania rozmowy z Emilią Cesarek. Emilia, cześć. Cześć. Witam Cię w moim podcaście i bardzo Ci dziękuję, że przyjęłaś moje zaproszenie, bo to była spontaniczna propozycja i śmiałam się, nawet też mówiłam Ci przed chwilą, że spadłaś mi z nieba, bo temat, który dzisiaj poruszymy i temat, z którego Ty jesteś ekspertem, przynajmniej moim zdaniem, to jest coś, co jest tak aktualne, a tak bardzo jeszcze w Polsce wydaje mi się zaniedbane, bo jak wskazuje tytuł naszej rozmowy, będziemy rozmawiać o cyklu menstruacyjnym i myślałam sobie o naszej rozmowie wcześniej i większość moich słuchaczek to jednak są, moich słuchaczy to kobiety, o tak powiem, większość moich słuchaczy to mimo wszystko są kobiety, czyli osoby, które zazwyczaj mają okres i wiedzą, czym jest menstruacja, ale jednak, czy na pewno wiedzą? Bo każda z nas ma styczność z tym fizjologicznym zjawiskiem, jakim jest po prostu posiadanie okresu, ale tak naprawdę mało wie o naszym ciele. Jak myślisz, skąd to się bierze? I też jakby od razu poszerzę to pytanie, w jaki sposób Ty zaobserwowałaś, że jest zapotrzebowanie właśnie na wiedzę w tym temacie? To zacznę od tego drugiego pytania, czyli od tego, w jaki sposób zaobserwowałam, poniekąd już Ci o tym wspomniałam, czyli moja praca gabinetowa, bo jestem dietetykiem klinicznym, więc też jakby większość moich podopiecznych to są kobiety. To są kobiety, które mają różne problemy zdrowotne, które często łączą się z tym, że nie wiemy, jak wygląda nasz cykl menstruacyjny i tym, że żeby tak naprawdę podjąć się jakiejkolwiek redukcji czy dbałości o nasze zdrowie, to my musimy mieć stabilne hormony, bo to one... Redukcji, czyli odchudzania, bo to one jako sygnały chemiczne w naszym ciele przekazują pewne sygnały do tkanek, do narządów, że dany jakby włącznik należy włączyć, tak? I dzięki temu dzieje się cała kaskada, którą obserwujemy w naszym organizmie, tak? Między innymi właśnie taka, że miesiączkujemy, czy miesiączkujemy regularnie, chociaż tutaj zdecydowanie mogłabym się z tym spierać, jak to wygląda pod kątem fizjologii, czy w ogóle powinnyśmy miesiączkować regularnie, czy to jest konieczne, czy nasz cykl może być dłuższy, czy krótszy. Kobiety tego kompletnie nie wiedzą. One myślą, że jeżeli mają 30 dni, tak, długość cyklu, to już jest niefizjologiczne, to jest niezdrowe, bo teoretycznie mówi się, że taki, powiedzmy, przykładny cykl, taki, do którego się zawsze odnosimy gdzieś w klinicznych badaniach, to jest 28 dni. Tak, tak. Więc też mam coś takiego wyrytego w głowie. Że to jest 28 dni. Jeżeli te 28 dni minęło, a mój cykl się przesuwa, no to znaczy, że już jestem niezdrowa, że coś jest nie tak. Wcale tak nie jest, tak? Tutaj od razu sprzedajemy pierwszą informację, że plus
minus 7 dni, może nasz cykl się zmieniać, tak? Czyli jeszcze taki 35-dniowy cykl jest całkiem fizjologiczny, tak? Więc tutaj okay. Mega duży niepokój budzi w nas miesiączkowanie. Boimy się o to, że miesiączkujemy źle. Poza tym nasz styl życia, czyli to jak żyjemy, jak szybko żyjemy, też pretenduje nas do pewnych zmian w całym naszym miesięcznym cyklu, tak? Czyli załóżmy, że ja pracuję na dwóch różnych kontynentach, tak? Część czasu spędzam sobie w Warszawie, a część załóżmy pracuję na Bali. Fajny styl życia, mega modny, mega fajnie gdzieś tam byłoby no, dołączyć, kto by nie chciał, dokładnie. Natomiast jeżeli chodzi o cykl menstruacyjny, wywiera to na organizmie ogromny stres, ogromną presję i u takiej dziewczyny, nawet jeżeli siedzi pod tym pięknym słońcem na Bali, mogą się pojawić zmiany w cyklu menstruacyjnym, dlatego że jakby nasze mitochondria, które są przystosowane, czyli takie komórki energetyczne, z którymi my się tutaj rodzimy w danym, na danym kontynencie czy w danej strefie klimatycznej, jakby zupełnie odbierają inny obraz, który jest troszeczkę inny na innym kontynencie, tak? Inna ilość właśnie jest chociażby słońca, temperatura, żywienie. To ma bardzo duży wpływ. No i kobiety o tym po prostu nie wiedzą, tak? One panikują. Ale skąd Twoim zdaniem bierze się ta niewiedza? Czemu o tym się nie mówi? Czemu my tego po prostu nie wiemy o naszych ciałach? To jest coś tak podstawowego. Wiesz co, nie wiem, czy nie zabrzmi to zbyt infantylnie, natomiast no, mało kto nam tą wiedzę przekazuje, bo ja nie pamiętam ze szkoły, żebym się tego nauczyła jakoś od A do Z pod kątem obserwacji objawów. Raczej była to czysta biologia, tak? Taka po prostu na lekcjach biologii. Z rodzicami rozmawia się o tym, jak robiłam research gdzieś tam między też uczestniczkami moich szkoleń, czy warsztatów, no to mówiły, że okej, z mamą jeszcze coś tam pogadały, jeżeli jest dobra relacja, natomiast z tatą no to raczej, żeby nie wiedział, bo będzie wstyd, tak? Natomiast jest to naprawdę, naprawdę taki temat, który uważam, że wciąż jest tabu. Nie wiem dlaczego, wciąż jest tabu, a uwierz mi, że kiedy nawet w relacjach damsko-męskich ten temat jest dobrze przepracowany, to można zupełnie, zupełnie inaczej poprawić nawet jakość gdzieś tam funkcjonowania związku. Więc wydaje mi się, że po prostu my o tym mówimy za mało. Nawet patrząc na literaturę, pójdę sobie po prostu do zwykłego sklepu z książkami, tak? Nie wymieniając już jakichś sieciowych nazw, ale idziemy do sklepu z książkami, chcemy coś kupić. Nie ma. Po prostu nie ma. A jeżeli już, no to jest jakaś fizjologia, czy jak naprawić swoje hormony naturalnie i kobiety, dziewczyny idą do sklepu zielarskiego, kupują sobie niepokalane, kupują jakieś suplementy i tak dalej, które biorą na ślepo, nie wiedząc tak naprawdę, co się dzieje w ich hormonach, bo nikt im nawet nie wytłumaczył, jak hormony pikują w danym dniu, czy w danym tygodniu, jak je potem zbadać, żeby sprawdzić, czy faktycznie jakiś suplement jest im potrzebny, czy może w ogóle nie, bo coś innego wpływa na tą fluktuację hormonów. To tym bardziej czuję, że nasza rozmowa jest po prostu potrzebna, więc zacznijmy w takim razie od podstaw, czyli czym w ogóle jest cykl menstruacyjny? Cykl menstruacyjny, troszkę Cię zaskoczę, ale jest to taki, załóżmy, fizjologiczny stan kobiety, który objawia się owulacją, czyli mniej więcej jakby 14 dni w tym takim przykładnym cyklu po rozpoczęciu krwawienia, czyli pierwszego dnia cyklu, nastąpi owulacja, tak? Czyli owulacja, proces, który ma spowodować, że zajdziesz w ciążę, jesteś płodna, więc jakby możesz zajść w ciążę, tak? To jest jakby cały taki najważniejszy schemat, jeżeli chodzi o naszą menstruację. Ona nie jest po to, żeby nam uprzykrzyć życie, nie jest po to, żeby coś nam zasugerować, jakieś zmiany, jest po to, żeby po prostu doszło do zapłodnienia, tak? Do tego jest stworzona fizjologicznie kobieta. Więc to jest taka podstawa, jeżeli chodzi o menstruację. A nasze krwawienie jest po prostu skutkiem tego, że nie zaszłyśmy w ciążę. Koniec. Dokładnie tak. Czyli w momencie, kiedy minie owulacja, przechodzimy sobie do drugiej fazy cyklu, tak? W momencie, kiedy nie doszło do zapłodnienia, wtedy jakby napłonek zgłuszcza się, przygotowuje wyściółkę pochwy na ewentualnie kolejny proces, w którym do tego zapłodnienia może dojść. Wspomniałyśmy na początku o kwestii tego, ile ma trwać nasz cykl i to było dla mnie bardzo ciekawe, bo myślę, że wiele kobiet może być zestresowanych tym, że na przykład ich cykl jest, tak jak mówiłyśmy, za krótki, czyli dajmy na to trwaniem 25 dni. Inna uzna, że jest za długi, bo trwa 30 parę, ale Ty powiedziałaś coś jeszcze innego, że on może się w ogóle zmieniać też u nas, że nasz cykl nie tyle może być zawsze długi lub zawsze krótki i to też jest okej, ale on może się różnić z miesiąca na miesiąc. I co może właśnie wpływać na tę nieregularność oprócz tych wyjazdów, o których mówiłaś, czy na przykład też wyjazd
jednorazowy może już przynieść jakieś skutki przy kolejnym cyklu, czy to raczej musi być coś stałego? Wiesz co, tak na dobrą sprawę znowu trzeba by było się odwołać do podstawy podstaw, czyli do tego, gdzie się zaczyna nasz cykl menstruacyjny, bo my często myślimy, że on się zaczyna w naszych narządach rodnych, a to jest zupełnie nieprawda. Zaczyna się od pulsacyjnego uwalniania hormonu, który nazywa się GnRH i on jest uwalniany w podwzgórzu, czyli sama góra, głowa. W momencie, kiedy coś nie tak dzieje się z cyklem, to na samym początku, prócz tego, że oczywiście kobieta musi być dobrze odżywiona, że jest wyspana, tak, bo na to wszystko ma jakby wpływ na nasz styl życia, to sprawdzamy, jak wygląda sam poziom podwzgórza i przysadki, które mają w ogóle dać dalej sygnał, tak, do wydzielania hormonów LH, FSH i dalej dopiero do jajników. Więc zobacz, jeżeli my podróżujemy nocą, załóżmy samolotem, nawet jednorazowa przygoda. No, stwórzmy sobie taki przykład kobiety, która podróżuje jednorazowo, ale zmienia na przykład strefę czasową i do tego ma powiedzmy 2-3 biznesowe trudne spotkania w tym czasie. Zobacz, jak ogromny stres generuje na niej to spotkanie. Przede wszystkim coś nowego, druga sprawa przygotowanie, już gdzieś tam stres, niedosypianie przed samym wylotem, potem wylot, który już zaburza nam rytm dobowy, bo podróżujemy nocą, gdzie melatonina, czyli hormon, który odpowiada za nasz zdrowy sen, jest już naruszona i tak naprawdę... Jeszcze tam sztuczne światło, posiłek w środku nocy. Na przykład masa rzeczy, albo w ogóle nie jedzenie, tak? Czyli znowu, bo boimy się, że będzie jakiś problem z układem trawiennym w trakcie podróży, więc zobacz, odejmowanie sobie kilokalorii względem całego zapotrzebowania w ciągu dnia takiej kobiety, to jest tak dużo stresorów, że nawet po takiej podróży może być jakiś problem, jeżeli chodzi o cykl menstruacyjny, tak? On może się zatrzymać, on może się opóźnić, mimo tego, iż no tak z perspektywy kobiety XXI wieku żyjącej w dużym mieście, mogłybyśmy powiedzieć, no w sumie to taki normalny służbowy wyjazd, nie? Tylko takich normalnych służbowych wyjazdów mamy ileś tam. Tak, no możemy też nawet odwołać się do tego, że w naturze człowieka, ewolucyjnie patrząc, w ogóle nie jest podróżowanie i taki styl życia, więc z założenia trochę działamy sobie tutaj na niekorzyść. Ale pokusiłabyś się o stwierdzenie, że tak naprawdę wszystko może nam rozregulować cykl? Życie po prostu. Życie. Więc tutaj jakby dbanie też o tą psychosomatykę ma ogromny wpływ na to, jak będzie funkcjonował nasz cykl menstruacyjny. Ogromny. To kontynuując naszą drogę przez podstawy, powiedz mi, jakie mamy fazy i z takiego fizjologiczno-biologicznego punktu widzenia, co się w nich dzieje. Tutaj też zostawiam to Tobie. Czy dodajemy od razu kwestie, jakie hormony i jakie emocje? Zresztą jesteś wprawiona w opowiadaniu o tym, także myślę, że jakakolwiek forma będzie najbardziej przystępna dla naszych słuchaczek, także wierzę w to, że wiele teraz osób sobie coś zanotuje i ja na pewno notuję w głowie, rozumiem. Myślę, że tak. Myślę, że jak najbardziej, bo naprawdę mało, która kobieta w ogóle potrafi wymienić te fazy cyklu. Tak bardzo skrótowo, bo naprawdę można byłoby o tym mówić co najmniej 3-4 godziny. Jakby literatura mówi o tym, że mamy fazę przed owulacją, czyli jakby tą pierwszą fazę cyklu. Inaczej nazywamy to fazą folikularną, tak? Potem następuje owulacja i po niej następuje druga faza naszego cyklu, czyli faza lutealna. To jest taki najbardziej prosty podział, jeżeli chodzi o cykl menstruacyjny. Również jakby można cały nasz cykl menstruacyjny podzielić na 4 części, czyli menstruacja, te dni, kiedy krwawimy, tak? Czyli tutaj po prostu praktycznie nic się nie dzieje, poziomy hormonów są dosyć niskie. Potem przechodzimy sobie do tej fazy folikularnej. Wbrew pozorom, bo wszyscy myślą, że wszystko się dzieje wtedy. Dokładnie, bo wbrew pozorom wszyscy myślą, że PMS i cała otoczka to jest właśnie wtedy, kiedy kobieta krwawi, a to jest wcale nieprawda. Ona wtedy naprawdę całkiem fajnie się trzyma, chyba że są oczywiście jakieś fizjologiczne problemy ze zdrowiem. Później mamy fazę folikularną. Kolejna faza, czyli trzecia, to jest owulacja i to jest też taka faza, która jest w zasadzie najważniejsza. Trwa około 2-4 dni, ale jest jakby tutaj najważniejszą fazą, jeżeli chodzi o płodność, tak? Czyli to do tego tak naprawdę zmierza cała obserwacja cyklu, żeby wiedzieć, czy jestem płodna, czy nie. Bo samo krwawienie miesiączkowe nie musi oznaczać, że nasz cykl menstruacyjny jest, że tak powiem, dobry, tak? Mhm. Bo to o to jajeczkowanie, o tą owulację właśnie chodzi w całym cyklu. Ale po teraz może to jest ignoranckie pytanie, które zadam i przepraszam za moje niedoedukowanie w temacie, ale czy może być tak, że mamy miesiączkę,
ale wcale nie mamy owulacji. Mhm. Czyli wydaje nam się, że nasze ciało jest płodne, a w ogóle nie dochodzi do owulacji. Mhm. Okay. Dokładnie. Mhm. To jest bardzo częsty obraz, szczególnie u kobiet, które przyjmują hormonalną terapię zastępczą. Tak? No nie jestem lekarzem, więc tutaj jakby nie mogę postawić diagnozu takiej osoby, natomiast jakby cykl menstruacyjny jest po to, żeby do tej owulacji doszło, żeby kobieta mogła zostać zapłodniona. No i po owulacji przychodzi czas, kiedy sygnał ciało dostaje, czy zostało zapłodnione, czy nie. W związku z tym jest ta druga faza cyklu, czyli faza lutealna, tak? Mogę tylko powiedzieć, że pracując z kobietami, ja te fazy rozwalam jeszcze na 4 dodatkowe dni. Czyli mamy 4 fazy i między nimi jest taka przejściówka jednego dnia, co jutro będziesz miała też możliwość przerobić ze mną na warsztacie. Natomiast jest to dosyć trudne do wytłumaczenia, dlaczego tak uważam, bo jest nam potrzebny po prostu schemat i obrazek. Okay. Ale przejście z jednej fazy do drugiej charakteryzuje się też specyficznymi dniami, które właśnie tak jak widziałaś chociażby w e-booku, były na zasadzie wow, tak? Ten dzień faceci są do bani, tak? Ja po prostu wprost tam piszę, że kobieta może się obudzić i powiedzieć, że nie wiem, jej chłopak, który jeszcze wczoraj, przedwczoraj wydawał się najcudowniejszym mężczyzną na tym świecie, dzisiaj jest B. Tak? Więc jakby tutaj naprawdę w taki bardzo prosty sposób to opisuję, ale mogą być takie dni i to nie znaczy, że coś jest z nami nie tak, tylko to jest wynikiem hormonów, które sobie po prostu fluktuują w trakcie całego cyklu kobiety przez miesiąc. I teraz znowu wracając do tych faz cyklu, tak. Pierwsza faza, czyli ta nasza menstruacja, tam się nic nie dzieje. Mhm. Te hormony są niskie. Estrogen, progesteron są niskie. Później zaczynamy się przygotowywać do owulacji, czyli jest faza folikularna, tak. I tam powolutku hormony zaczynają wzrastać. Powolutku zaczyna sobie wzrastać estrogen. Progesteron jest jeszcze względnie niski, bo to jest hormon dominujący w drugiej fazie. A powiesz dokładnie, czym się charakteryzują te hormony? Pewnie. Na co one wpływają i jak to się odbija na nas? Oczywiście. Estrogen będzie hormonem takim odpowiadającym bardzo mocno za naszą kobiecość. Mhm. To jest ten hormon, który odpowiada za kształtowanie się naszych kształtów, piersi, ale w naszym cyklu menstruacyjnym może również odpowiadać za to, jak my wyglądamy i jak się czujemy przed owulacją. I tutaj mega ciekawostka. My bardzo dużą wagę przywiązujemy do tego, jak wyglądamy tak fizycznie, czyli jak wyglądają nasze włosy, paznokcie, oczy, makijaż, ubiór, tak? Natomiast mężczyźni, jako samcy alfa, wyczuwają kobiety najbardziej płodne, czyli te z wysoką ilością estrogenów. Kobieta, która nie miesiączkuje albo nie miesiączkuje efektywnie, poziom estrogenów ma bardzo często niski. W związku z tym, nawet jeżeli jest atrakcyjna tak wizualnie, ona pod kątem płodności nie wysyła odpowiednich fluidów. Dokładnie tak, dokładnie tak. Tak się to dzieje. I estrogen to jest ten hormon, który często właśnie w momencie, kiedy mamy go na dobrym poziomie, wszystko się z naszym cyklem i hormonami dzieje w porządku, to podbija tą naszą kobiecość. Czyli wtedy właśnie skóra staje się bardzo napięta. To jest też hormon, który współgra właśnie z melatoniną, również z jakby całym naszym organizmem pod kątem takiego wyglądu, tak? Więc bardzo fajnie tutaj zupełnie ładniejsze oczy się robią, takie bardzo świecące, błyszczące włosy. Bardzo mocno wpływa tutaj również funkcja kolagenu na tą sytuację. W związku z tym jakby jest to fizjologiczny sygnał, że jesteśmy przed owulacją, w związku z tym musimy być atrakcyjne, tak? Czyli organizm, ciało stają się atrakcyjne zarówno pod kątem wyglądu, jak i płodności. No i zaczyna się ten szczyt, czyli owulacja. I wtedy właśnie ten hormon jest w swojej największej mocy. Dokładnie. Wtedy ten hormon, czyli przed owulacją i tutaj powiedzmy jeszcze część owulacji, ten hormon jest w największej mocy. On się łączy z takim hormonem jak LH, które również właśnie jest związane z rozwojem, dojrzewaniem pęcherzyka, tak? Czy naszego jajeczka, które może zostać zapłodnione. No i właśnie szczytuje wtedy hormon podwzgórza, czyli właśnie LH i FSH. W związku z tym, jakby tutaj mamy szczyt takiej płodności, w związku z tym, jeżeli chcemy sprawdzać, czy nasza owulacja w ogóle w cyklu się pojawia, czy my jesteśmy płodne, to badamy sobie właśnie stężenie tych hormonów LH i FSH właśnie tutaj w środku cyklu. Później oczywiście estrogen sobie powolutku spada, LH, FSH również spadają, tak? I dominuje w drugiej fazie cyklu, czyli tutaj już w naszej czwartej, jeżeli podzielimy to jednak na 4 fazy, progesteron. Progesteron, który jest hormonem, który głównie odpowiada za utrzymanie ciąży, czyli jeżeli dojdzie do zapłodnienia, to jest ten hormon, który utrzymuje nam ciążę.
Natomiast on pełni też jakby szereg zupełnie innych funkcji, między innymi funkcję związaną z układem odpornościowym. I jest to znowu bardzo fizjologiczne, bo lubię to wytłumaczyć tak bardzo prosto, mianowicie w momencie, kiedy kobieta zachodzi w ciążę i musi utrzymać już teraz dwoje przy życiu, a nie tylko siebie, to potrzebuje znacznie większych systemów nakładu pracy ze strony naszego układu odpornościowego, żeby ten zarodek po prostu nie zginął, żeby nasz organizm sam się go nie pozbył. W związku z tym jakby te działa naszego układu odpornościowego działają podwójnie mocno. Dlatego często, jeżeli na przykład obserwujemy kobietę, która zachodzi w ciążę, ale ma chorobę autoimmunologiczną, czyli chorobę osłabionego układu odpornościowego, to będzie to kobieta, która często może wejść w remisję takiej choroby, dlatego że układ odpornościowy wtedy poradzi sobie jakby znacznie bardziej z utrzymaniem jej zdrowia, tak? Co oczywiście nie musi świadczyć o tym, że to zdrowie zostanie już z nami tak na zawsze, bo często obserwuje się na przykład poporodowe zapalenie tarczycy później, czyli organizm po porodzie, kiedy już wykonał tą ciężką pracę utrzymania nas przy życiu i w dobrym funkcjonowaniu, robi takie nie? Czyli teraz mogę sobie odpocząć. W każdym razie, podsumowując, mamy taki po prostu początek cyklu, gdzie nic się nie dzieje, potem zaczyna wzrastać sobie estrogen, pikuje nam w trakcie owulacji, LH i FSH również, czyli te hormony przysadki odpowiadające za naszą owulację i progesteron, czyli tak w skrócie ten odpowiadający za utrzymanie ciąży, ale również właśnie chociażby układ odpornościowy. A jak te hormony wpływają na nasze emocje, na nasze samopoczucie? Każda fluktuacja będzie wpływała bardzo różnie w zależności od tego, jak zdrowe są nasze hormony. Mhm. Czyli generalnie tutaj od razu mogłobyśmy się odwołać do takiego zagadnienia jak PMS, czyli taki przedmiesiączkowy syndrom, jeżeli chodzi o kobiecy cykl menstruacyjny, i faktycznie fizjologicznym jest to, że PMS występuje. Mhm. Czyli błędem jest mówienie, że PMS nie powinien występować, że jeżeli jesteśmy zdrowi, to nic się nie dzieje. Natomiast bardzo ważne jest to, żeby podkreślić, że to jest na tyle... jakby te objawy są na tyle w porządku, że nie uprzykrzają nam życia. Czyli w momencie, kiedy zaczynają uprzykrzać nam życie, bo na przykład są nieznośne bóle, albo zaczynamy mieć jakiś problem z zachowaniem, z psychosomatyką, jakieś właśnie behawioralne rzeczy są zaburzone, to znaczy, że należy z tym temu cyklowi się przyjrzeć i należy z tym cyklem popracować, tak? Czyli tak jak mówiłyśmy, zaczynamy sobie od podwzgórza przysadki, czyli możliwe, że taka kobieta na przykład ma za dużo, tak? Za dużo na głowie, za dużo stresu, w związku z tym to GnRH, czyli uwalnia nam tutaj pulsacyjnie, właśnie daje sygnał do przysadki, żeby uwalniał nam LH i FSH, które odpowiada za tą naszą owulację, po prostu jest za słabe, tak? Czyli nasza przysadka i nasze podwzgórze dostaje sygnał, że jesteśmy przepracowane, przemęczone, niewyspane, w związku z tym to będzie wpływało na fluktuację tych hormonów. I teraz w zależności od tego, jak wygląda nasz styl życia, tak silne jakby objawy tego PMS-u możemy mieć, czyli estrogen może być hormonem przyjaznym dla nas i może wspierać nas tutaj w atrakcyjności, ale z drugiej strony, jeżeli mamy na przykład nadmiar tego estrogenu, estrogenów w zasadzie, bo jest ich kilka, to możemy mieć problem na przykład z chociażby wagą, czy wyglądem naszej skóry, tak? Z taką otyłością, która gdzieś tam kumuluje się w pewnych partiach naszego ciała, na przykład otyłość brzuszna, bardziej gdzieś tam skumulowana na nogach, tutaj te tak zwane, jak to się mówi, nietoperze, tak? Takie po prostu ramiona. Więc to jest bardzo często z tym związane. Problemy z wątrobą, ale połączenie również z insulinoopornością. Estrogen jest też hormonem, który bardzo mocno nasila nam insulinowrażliwość. Czyli w tej pierwszej fazie cyklu to jest ten moment, kiedy my możemy przyjąć sobie więcej węglowodanów, nawet takich powiedzmy prostych, takiego bardziej śmieciowego jedzenia. Czyli jeżeli mamy już grzeszyć i gdzieś tam ładować sobie tę energię, czy zjeść coś takiego... Szaleć. Z jedzeniem, to zdecydowanie w tej pierwszej fazie cyklu, tak? Czyli tutaj znowu na te zmiany będzie wpływało naprawdę, tak naprawdę cały nasz styl życia, tak? One mogą fluktuować mocno i mogą dawać jakieś konkretne objawy, a nie muszą. Z progesteronem znowu, w związku z tym, że jest odpowiedzialny za nasze utrzymanie ciąży i nasz układ odpornościowy, jest związana podwyższona temperatura ciała. Czyli od owulacji do końca cyklu ta temperatura ciała może być podniesiona. No i tutaj proste też rozwiązanie tego zagadnienia, czyli to, że w momencie, kiedy organizm jakby mocniej te swoje funkcje układu odpornościowego próbuje wyciągnąć na wierzch, no to podnosi temperaturę, tak? Bo bakterie, zarazki giną w wyższej temperaturze. Dlatego gorączkujemy, kiedy
chorujemy, tak? W związku z tym jakby tutaj może się to objawiać chociażby wyższą temperaturą, ale również no, idąc już takim tropem znowu fizjologii i naszego wyglądu zewnętrznego, jeżeli mamy problem z estradiolem, z wysokim jego poziomem, to znowu mogą być problemy z nowotworami piersi czy raka szyjki macicy, tak? To są te hormony, które w dużej ilości pretendują nas do tego. Dlatego jest to bardzo ważne, żeby też nasz estrobolon, czyli taki mikrobiom związany z usuwaniem tych estrogenów z organizmu, był dobry, był efektywny, bo hormony, które już zostały wykorzystane, czyli wykorzystane zostały na swoją fazę cyklu, powinny zostać usuwane, żeby się nie kumulowały, nie wracały do krwiobiegu, bo wtedy jakby no może się dziać chaos. Ale jeszcze postarajmy się jeszcze bardziej to uprościć, tak mi się wydaje. Czyli na przykład, która faza cyklu sprzyja działaniu, a która bardziej sprzyja odpoczynkowi, tak? Która sprawia, że jesteśmy w dobrym humorze, zmotywowane, a która, że jesteśmy melancholijne, bo to mnie bardzo ciekawi. Okej. Zdecydowanie pierwsza faza cyklu, tak jak powiedziałam, ten początek to jest moment, kiedy praktycznie nic się nie dzieje. Czyli my jesteśmy taki konstans, tak? Jeżeli jest taki, zdrowy, taki stoicki, taki zen trochę. Taki zen, tak? No z jednej strony poleżałybyśmy sobie trochę, no bo nie jest to zbyt fajna opcja, że no gdzieś tam ta krew z nas wypływa, czy tutaj odbywa się ten proces krwawienia. Natomiast generalnie ilość hormonów pozwala na to, żeby trenować, żeby wyjść z domu. To jest kwestia też naszego tutaj zaangażowania, też nastawienia. Wszystko jest okej, tak jakby nic tutaj się takiego strasznego nie dzieje. Później jesteśmy dosyć produktywne, bo nasz organizm jest mocno produktywny. On się przygotowuje do silnego procesu, jakim jest owulacja. W związku z tym, jeżeli chodzi o produktywność, to ta pierwsza faza cyklu, czyli te pierwsze, powiedzmy, 12 dni, to jest naprawdę taki czas, kiedy pracujmy sobie, umawiajmy się na spotkania, estrogen, znowu lepszy wygląd, lepsza płodność. W związku z tym to ciało nam daje sygnał, że spokojnie możemy wychodzić z domu. Potem jest szczyt, czyli owulacja. I to jest ten moment, kiedy kobiety bardzo często notują taki obraz, że im się nic nie chce, że one nie chcą się z nikim spotykać, że one nie chcą nic planować, nie chcą iść na trening, bo ich ciało jest w najgorszym takim momencie, jeżeli chodzi o płodność, w największym szczycie. W związku z tym cała nasza energia skupia się wokół tego, żeby zostać zapłodnioną, czy chcemy, czy nie. Mam dużo podopiecznych, które komunikują, bo mówią, że jeżeli wyczuwają swoją owulację i czują, że to jest ten moment, czy też notują jakby te objawy gdzieś tam w aplikacji, czy na kartach monitoringu cyklu, to mówią, że to jest moment, kiedy nawet potrafią stać, myć zęby i czują najwyższe libido w swoim cyklu. Że czują, że po prostu ich ciało całe woła o to, żeby no, doszło do tego zapłodnienia. Tak? W związku z tym tutaj jest często taki moment 2-4 dni, kiedy za bardzo nam się nic nie chce. Nie chce nam się iść do pracy i tak dalej. To jest powiem Ci, że może to jest zbyt prywatne, ale w końcu jesteśmy w kobiecym gronie, że dosłownie właśnie w ostatnich dniach jestem w ogóle bardzo taką aktywną i zmotywowaną osobą, raczej zawsze mi się chce, wręcz aż mi się za bardzo chce i bym cały czas coś robiła, a właśnie od 2 dni miałam takie uczucie, że tak bym sobie posiedziała, coś obejrzała, tak w ogóle nie chce mi się tego montować i totalnie miałam takie golenia i już zaczęłam się martwić, oczywiście typowo, że coś ze mną jest nie tak, bo przecież ja zawsze jestem na wysokich obrotach, a autentycznie mam ochotę odpocząć. Przecież ja nigdy nie mam ochoty odpocząć, a Ty właśnie wytłumaczyłaś mi, że to jest absolutnie normalne i chyba trzeba wtedy naszemu ciału, całemu organizmowi na to pozwolić. Oczywiście, że tak. My nie jesteśmy cyborgami. Przede wszystkim słowo, które chciałabym kobietom wprowadzić i które uczę, tak naprawdę sama się tego uczyłam, bo uwierzcie mi, że jakby swój cykl menstruacyjny, który był takim królikiem doświadczalnym, naprawdę przewałkowałam co najmniej kilkanaście, kilkadziesiąt razy, żeby spisać to wszystko od A do Z, jeżeli chodzi o dni cyklu. I każdy dzień myślimy, że będzie taki sam, natomiast nasz organizm zmienia się, zmieniają się jego potrzeby w zależności od tego, w której fazie cyklu jesteśmy, w którym dniu cyklu jesteśmy. W związku z tym dajmy sobie spokój w tą owulację, nie pakujmy się w najważniejsze spotkania wtedy, kiedy całe nasze ciało krzyczy od gdzieś tam od wewnątrz, że to jest szczyt naszej płodności i jedyne co, to po prostu chciałybyśmy odpocząć albo no, po prostu pełnić tą funkcję reprodukcyjną, jakby to nie brzmiało. Natomiast druga faza cyklu, ja ją często dzielę jeszcze na dwie, w zależności od tego, z jaką kobietą pracuję. Jeżeli mam do czynienia z taką kobietą, która raczej mało się stresuje, raczej obserwuje swój cykl, bo na przykład stara się o dziecko, jest dla siebie łagodna, to raczej gdzieś tam ten PMS, to jest powiedzmy ostatnie 4-5 dni, może nawet nie wystąpi. Natomiast jeżeli mam kobietę pracującą na wysokich obrotach, to najczęściej
cała ta druga faza cyklu, od owulacji nawet do końca, uwierz mi, że są takie kobiety, to jest jedno wielkie cierpienie. To jest tak ciekawe, że znowu wejdę w słowo, ale to jest fascynujące, że ja pamiętam, odczuwałam wielokrotnie takie symptomy PMS-u, takie poddenerwowanie, po prostu, że wszystko mnie drażni. I patrzyłam sobie w kalendarz i myślałam sobie, moment, ale przecież jeszcze mam 10 dni, to nie może być PMS, więc coś mi, mówiąc kolokwialnie, odwaliło w tym momencie. A tu się okazuje, że jeżeli jesteśmy zbyt, może za dużo od siebie wymagamy, to wtedy te symptomy pojawiają się od razu po owulacji, tak? Oczywiście, że tak. Mogą się pojawiać już od owulacji, może się to zaczynać. Wtedy często jest to po prostu związane znowu z tym, że na przykład mamy niski progesteron względem estradiolu, albo progesteron i estradiol mamy niski, tak? I tutaj gdzieś tam pojawiają się jakieś zaniki, miesiączki, jakieś nietypowe cykle, po prostu no zupełnie takie rozdrażnienie, wpływ jakiś taki konkretny na nasz cykl menstruacyjny, coś, co mu zaburzy tą jego taką naturalną biologię, tak? Więc zdecydowanie ma to ogromny wpływ na to, jak my się czujemy, dlatego ja osobiście bardzo sceptycznie podchodziłam do tego i mówiłam, jak to mam mieć tylko 14 dni w miesiącu na to, żeby być produktywną, tak? Przecież to jest w ogóle, nie da się tego zrobić, ale uwierz mi, Karolina, że kiedy przysiadłam do tego i powiem, dobra, skoro wykorzystałam już wszystkie metody i jedyna, jakiej nie wykorzystałam, to jest właśnie ta, do której jestem najbardziej sceptycznie nastawiona, no to spróbuję. I w momencie, kiedy ja ustawiam sobie spotkania, nagrania, nie wiem, pracę z ludźmi w gabinecie, w te dni, kiedy faktycznie jestem do tego, jakby najbardziej pretenduję mój cykl menstruacyjny, naprawdę może to zabrzmieć no tak bardzo, bardzo błaho, no bo kobiety, kto może sobie na to pozwolić, ale ja jestem efektywna 3 razy bardziej, bo ja potrafię siąść i w te dni wykonać dokładnie to, co ja potrzebuję zrobić, niżeli takie cykle, kiedy tu nie planowałam nic, bo się czułam super, więc wybierałam wycieczki, kino, wyjście ze znajomymi, a w drugiej fazie cyklu po prostu wybierałam kanapę i leżałam ze łzami w oczach, że muszę skończyć dietę, a moja wena się kończy. Czy ja już jestem jako dietetyk wypalona zawodowo? Nie. Po prostu jestem w drugiej fazie cyklu, jestem przemęczona tym, że tam nic nie zrobiłam i wszystko kumuluję sobie na tą fazę, co nie trzeba. W związku z tym fajnie jest na przykład zaplanować sobie, że w pierwszej fazie cyklu robimy najważniejsze spotkania, najważniejsze, nie wiem, podcasty, jakieś wyjścia i tak dalej. Coś, co jest nam najbardziej potrzebne w pracy. A druga faza cyklu to jest ta, kiedy możemy sobie coś odpuścić albo usiąść w domu z kocem i zmontować, pomyśleć. Wtedy troszkę wolniej myślimy, trochę wolniej nam się chce, trochę bardziej myślimy o rzeczach, które są no niezwiązane jakby z naszą pracą zawodową, tak? Z tym, że jakiś proces się nie udał. Nasz organizm też wyczuwa to, tak? I mówi, słuchaj, no Karolina, Emi, proces się nie udał, tak? To było trudne. To było dla mnie trudne 14 dni, kiedy ja musiałem rozwijać to, co miało zostać zapłodnione, a teraz, no, nie udało się, tak? Bądź ze mną trochę smutna i daj mi 2 dni odpoczynku, bo muszę Cię przygotować znowu na ten proces. I on się tak dzieje cyklicznie, wiesz, to jest mniej więcej tak, jakbyś w przeciągu miesiąca miała wszystkie pory roku. No wyobraź sobie, jak my się dziwnie czujemy w momencie, kiedy mamy jednego tygodnia wiosnę, lato, jesień, zima. Człowiek jest po prostu rozstrojony. Co akurat nie jest rzadkością obecnie. Ostatnimi czasy, no to prawda. Więc tutaj naprawdę to jest tak, jakbyśmy miały, no, jednego miesiąca 4 pory roku i musiały się do tego przystosować, czyli wyciągamy kartony z takimi ubraniami nigdy nie wiemy, co nas czeka, w związku z tym to samo się dzieje z naszym cyklem, jeżeli my nie chcemy z nim działać. Bo Ty zachęcasz do monitorowania cyklu, do komunikowania się z nim, jak się za to zabrać? I czy każda kobieta powinna stosować taki system? Uważam, że każda. Tak naprawdę nie kobieta, a już dziewczyna, dziewczynka. Powinnyśmy być tego uczone i obserwacja cyklu jest bardzo prosta, tylko naprawdę mało kto nam to pokazał i mało kto nam o tym powiedział. To są 3 proste czynności, żebyśmy wiedziały, kiedy jesteśmy płodne i czy jesteśmy płodne. Wstajemy rano, mierzymy sobie podstawową temperaturę ciała, czy to do pochwowo, czy w jamie ustnej. Sprawdzamy temperaturę, widzimy, jaki jest stopień, zapisujemy na kartce, czy wstawiamy kropkę sobie na kartce przy danej temperaturze, idziemy do toalety. Wtedy tutaj bardziej już takie kobiece sprawy, czyli sprawdzamy sobie, jak wygląda nasz śluz. To jest bardzo ważna kwestia, czy on jest płodny, czy niepłodny, bo ten najbardziej płodny śluz to jest taki wyglądem przypominający takie rozciągliwe białko jaja kurzego, surowego, tak? Więc taki będzie najbardziej lepki i to ma niebagatelne znaczenie, dlatego że to ten śluz ma przenieść plemniki do komórki jajowej, żeby została zapłodniona. To nie jest tak, że one tam wpływają i po prostu jest pachnie, zderzenie, bum i powstało
zostało dziecko, tylko coś musi to przenieść. Mhm. W związku z tym obserwacja tego, jak wygląda mój płodny śluz, będzie miało znaczenie, czy jestem płodna, czy nie jestem, czy w ogóle jest coś, co przeniesie te plemniki do komórki jajowej. Dlatego druga sprawa to jest obserwacja śluzu i zapisujemy sobie na kartce. Dobra, 1, 2, 3. Poza tym w kontekście zdrowia, jeżeli chodzi o kobietę, bardzo często mamy do czynienia z jakimiś problemami, z infekcjami układu rozrodczego kobiety, jakieś właśnie infekcje, zapalenia pochwy, tak? No to są bardzo, bardzo częste sprawy. W związku z tym, jeżeli my obserwujemy wygląd naszego śluzu, możemy stwierdzić, czy to jest moment, kiedy powinnam iść do lekarza, bo coś mnie swędzi, piecze, drażni. Dodatkowo na przykład mój śluz w pierwszej fazie cyklu powinien być bardziej przezroczysty, a przypomina jakąś taką białą, lepką wydzielinę, konsystencję. To znaczy, że może powinnam pójść do lekarza, zrobić wymaz i sprawdzić, czy coś się tam złego nie dzieje. HPV, kolejny temat, który tak naprawdę kompletnie nie jest poruszany przez kobiety. Badania można sobie zrobić nawet for free, są przecież duże akcje. Bardzo mało kobiet z tego korzysta, a bardzo wiele kobiet ma tak naprawdę z tego tytułu problemy, tak, które pretendują do raka szyjki macicy, który jest w 100% w zasadzie do wyprostowania w momencie, kiedy się go odkryje w odpowiednim czasie. Tylko kwestia znowu, obserwacja podstawy mojej temperatury ciała, mojego śluzu. Tak? Dla zaawansowanych to jest trzecie zagadnienie, czyli obserwacja położenia szyjki macicy. Czy ona jest wyżej, czy ona jest niżej. Wtedy też możemy to sobie zaobserwować. Stawiamy jedną nogę na podłodze, drugą na takim niskim jakimś stołeczku, no dwa paluszki i musimy po prostu znaleźć ten taki czopek, jeżeli chodzi o szyjkę macicy, zobaczyć, czy ona jest wyżej, czy jest niżej, ale tak jak powiedziałam, jest to opcja dla zaawansowanych i często proponuję, żeby kobieta spróbowała, zaczęła gdzieś tam z tym ciałem się zaznajamiać, żeby monitorowała to, natomiast dopiero gdzieś po 3-4 pełnych cyklach obserwacji temperatury i śluzu, żeby ona w ogóle widziała, w których dniach badać się. No bo badać położenie szyjki w dzień, kiedy my krwawimy, to nie ma kompletnie sensu, no bo i jakby tutaj nie jest to zbyt przyjemne i piękne, jeżeli chodzi o taką estetykę w toalecie. A z drugiej strony, no wiemy, że pierwszy dzień krwawienia i te pierwsze 5 dni krwawienia, no to nie ma opcji, że tam jest jest opcja, natomiast to są jakieś rzadkie przypadki, bo zazwyczaj jakiś tam wyjątek od reguły występuje, natomiast u większości kobiet raczej nie będzie to czas jakiegoś szczytu płodności, tak? Więc tutaj warto jest te trzy parametry obserwować, czyli właśnie podstawowa temperatura ciała, druga sprawa to jest wygląd naszego śluzu, no i ewentualnie trzecia kwestia, czyli położenie właśnie szyjki macicy. No właśnie, bo obserwacja obserwacją, ale trzeba jeszcze umieć odczytywać te sygnały, tak? Bo dla osoby niewyedukowanej to, że mam taką temperaturę i taki śluz, nic mi to nie powie. Więc skąd można czerpać informacje, gdzie się edukować i dlaczego warto mieć Twojego e-booka? Dlaczego warto mieć swojego... Do tego zmierzam. Wiesz co, śmiechem, żartem, te wszystkie informacje naprawdę można by było wygooglować. Zwyczajnie tak, no wiesz, po prostu wszystko wygooglować. Można wygooglować, ale lubimy jednak, jak ta wiedza jest po prostu usystematyzowana. Dokładnie. Stąd jakby no, pomysł na e-booka, tak? Gdzie kobieta ma rozpisane od A do Z, jakiego dnia jak się czuje, jakiego dnia jak powinien wyglądać jej śluz, jak zapisywać, jak to w ogóle wszystko wygląda. No tak jak powiedziałam, ta pierwsza faza cyklu to jest raczej faza niskich temperatur, bo tu nie dominuje progesteron, tutaj raczej nie ma tego utrzymania ciąży, co powoduje, że potrzebujemy, żeby ten układ odpornościowy był na wyższym stopniu swojego działania i podnosi nam się temperatura. Druga faza cyklu już tak, więc jakby tutaj też obserwacja tych faz cyklu jest związana z tym, czy my w ogóle wiemy, za co właśnie odpowiadają te hormony, o czym przed chwilą rozmawiałyśmy, tak? Bo wpisujemy to w jakieś aplikacje i aplikacja nam podpowie, ale ja często no, widzę w aplikacji, której gdzieś tam używam i ona mi pokazuje na przykład w 21 dniu, nie wiem, zupełnie objawy, które nie pasują kompletnie do tej fazy, tak? No bo mechanicznie mogę wpisać w nią tylko to, co kliknę, tak? Czyli ona nie jest indywidualna, nie podejdzie do mnie indywidualnie. Nawet to, że ja jej podam temperatury danego dnia, nic jej nie powie. Ona mi tylko pokaże, że jest ta temperatura i że tak się zmieniała względem miesiąca, ale to, co kobieta z tym zrobi, to już jest jej wiedza, tak? Czyli w apkę mogę sobie tylko wpisać i mam jakby ten wygląd całego cyklu, ale ona mi nic nie przeliczy, ona mi nie wyciągnie żadnych wniosków, czy ja jestem płodna, czy nie jestem płodna. Wobec tego to my musimy troszkę siebie poobserwować. No i tutaj to nawet zestawienie właśnie tego, że widzę najbardziej płodny śluz, najbardziej gdzieś tam wyższą temperaturę względem tego, co było przez pierwszych 12 dni, to znaczy, że to jest chyba szczyt tej owulacji. W związku z tym, nim na przykład udam się do lekarza, żeby to potwierdzić badaniem takim transwaginalnym, mogę pójść do apteki, kupić sobie takie testy
paskowe, jak test ciążowy, i z moczu zbadać sobie poziom LH, czyli tego hormonu, który mówiłyśmy, że wzrasta nam tutaj w piku naszej owulacji, tak? LH, FSH, czyli właśnie tego LH, i wtedy patrzymy, ok, mam już śluz płodny, mam temperaturę odpowiadającą temu, że może tu być owulacja, w związku z tym patrzę, że na teście też to LH jest podniesione, no to prawdopodobnie to jest owulacja, tak? I teraz obserwujemy sobie takie 2-3 cykle i mamy już większą świadomość, i jak idziemy do ginekologa, planujemy wizytę, no to w związku z tym, że wiemy, za co odpowiadają nasze hormony, to możemy mu wtedy zadawać konkretne pytania, bo jak przychodzimy i mówimy, panie doktorze, bo ja nie wiem tak naprawdę o co chodzi, no to jak facet ma nam zrobić taki wykład, jak my tutaj dzisiaj przerobimy to wszystko podczas podcastu, no to nie znam takiego ginekologa, który miałby tyle czasu, żeby rozwałkować każdej kobiecie wszystkie hormony, fazy cyklu, jeszcze powiedzieć, jakie będą ją czekały w tym czasie objawy, nie? Korzystając z okazji, powiedz mi, kiedy najlepiej jest iść do ginekologa? Przepraszam, to zależy tak naprawdę od tego, jaki jest cel wizyty. Załóżmy, że chcemy iść kontrolnie raz w roku, bo wydaje mi się, że to jest tak optymalnie, i po prostu sprawdzić, czy wszystko działa. Zarówno badanie piersi, jak i takie badanie kontrolne, jeżeli chodzi o USG, właśnie takie transwaginalne, powinnyśmy je wykonać w pierwszej fazie cyklu. Czyli w tym czasie, kiedy jesteśmy po miesiączce, kiedy jesteśmy przed owulacją, tak? Jakby tutaj nawet ciało, które delikatnie zatrzymuje wodę w drugiej fazie cyklu, nie za bardzo pozwala nam na to, żeby dobrze było wykonane chociażby USG piersi, bo one są często obrzmiałe, takie bardziej nawodnione, w związku z tym też będzie ciężej nam zobaczyć, jak ta tkanka cała wygląda, tak? Dlatego pierwsza faza cyklu, gdzieś tam powiedzmy ten dzień 8, 10, 8, 12, to są te dni, kiedy 7, nawet 12, fajnie pójść sobie, wtedy się fajnie czujemy, komfortowo, nie mamy jakichś PMS-ów. Natomiast no tutaj, jeżeli już jest jakiś większy problem z naszym cyklem menstruacyjnym, no to wtedy idziemy do lekarza już w jakiejkolwiek fazie cyklu, niech on w ogóle sprawdzi, co się z nami dzieje, dlaczego tak może być, i zleci nam wtedy badania chociażby względem faz cyklu, tak? Czyli zbada nam te hormony w odpowiednich dniach, tak żeby miał pełen obraz na to, co się dzieje z cyklem. Wiesz, co mnie zastanawia, że powiedziałaś, że kiedy mamy miesiączkę, tak naprawdę nasz organizm nie jest szczególnie obciążony i niewiele się tam dzieje, to zastanawiam się, skąd to się bierze, że najbardziej demonizujemy właśnie ten czas. I wtedy kobiety mówią, że o, mam okres, więc nie wychodzę z domu, czuję się strasznie, nic nie jestem w stanie zrobić, wszystko mnie boli, jest mi źle i w ogóle świat jest okropny. Jakby czy to wykreowały trochę media? Zastanawia mnie po prostu, dlaczego my tak reagujemy, bo ja akurat jestem osobą, która ja nigdy nie przeżywałam w ogóle specjalnie mojego cyklu, nigdy nie miałam jakichś większych bóli, nawet mniejszych bóli też nie. Czuję jakby różnego rodzaju skurcze w różnych momentach, i to też jest dla mnie sygnał, bo poznałam swoje ciało, mimo że nie mam tej wiedzy aż tak przerobionej, no to już mniej więcej umiem to odczytać, ale nie rozumiałam, też nie miałam empatii przez to do osób, które mówiły właśnie, że są kompletnie nie do życia, że tak powiem, właśnie podczas miesiączki. To znowu bardzo indywidualna kwestia, bo jeżeli jestem kobietą, która ma całkiem łagodny styl życia, obserwuje się i gdzieś tam też jakby genetycznie nie mam predyspozycji do tego, żeby były jakieś zmiany takie powiedzmy chorobowe, typu endometrioza, zespół policystycznych jajników, to zupełnie inaczej będzie to wpływało na bóle menstruacyjne. Też inaczej wypowie się, może jeszcze prościej, inaczej wypowie się taka kobieta, która dba o swój rytm dobowy, o swój sen, o to, żeby okej, ciężko pracuję, ale pracuję na przykład 8 godzin, potem mam czas dla siebie, jestem efektywna, ale potrafię odpuścić. Może ona inaczej będzie przeżywała swój okres. A te kobiety, które najczęściej narzekają na to, że boli, że źle, to są kobiety, które, przynajmniej ja mam takie odczucie, naprawdę dużo biorą sobie na barki. Czyli te kobiety, które przez cały cykl menstruacyjny nie mają czasu odpocząć, więc sygnał bólowy i sygnał taki, że coś się będzie działo, jest wysyłany przez organizm w związku z tym, że no, pracujesz cały miesiąc, daj mi chociaż te 2-3 dni, żebym mógł się zregenerować, nabudować, tak? No to jest, zobacz, to jest znowu tak, jakbyś miała tutaj jakąś zranioną przestrzeń i chciała ją odbudować, nabudować, żeby ona z powrotem została ładna, gładka i spełniała swoją dobrą fizjologiczną funkcję. W związku z tym kobiety, które właśnie są, użyję tego słowa, łaskawość, mało łaskawe dla siebie w całym cyklu menstruacyjnym,
zdecydowanie gdzieś tam to odczują. Bardzo prosty przykład to, że my chcemy się ciągle odchudzać. My chcemy być ciągle na minusie energetycznym, bo ciągle nam czegoś brakuje. I teraz pierwsza faza cyklu... Ale wtedy nie chcemy odpoczywać wtedy, tylko robimy jeszcze więcej. Dokładnie, wtedy robimy jeszcze więcej, bo jesteśmy w fazie odchudzania, w związku z tym tak, musimy więcej trenować dokładnie i żeby ten proces był cały czas po prostu efektywny i żeby on trwał ciągle. Bo już schudłyśmy, ale jeszcze chcemy więcej, a to jeszcze dorzeźbimy, a to zbudujemy masę mięśniową, a to zmienimy trenera. Jakby ja to rozumiem, bo wygląd zewnętrzny jest chociażby przez modeling czy przez social media dosyć mocno kreowany, ale to też jest jakby nie do końca fizjologiczne dla kobiet, tak? Miałam przyjemność tydzień temu rozmawiać w Krakowie z bardzo fajną modelką, która powiedziała, że naprawdę 90% z nich ma problem z menstruacją, z miesiączkowaniem, więc to, że my widzimy kobiety, które fajnie wyglądają, nie oznacza, że one są fajnie zdrowe, tak? Ja nie mówię tutaj o otyłości, bo absolutnie nie promujemy tego. Nie promujemy jest tego. To też choroba natomiast, oficjalnie. Dokładnie, natomiast jeżeli chodzi o wygląd zewnętrzny, my dosyć mocno jesteśmy krytyczne wobec siebie, tak? Wobec swojej płodności, wobec swojego ciała. W związku z tym, jeżeli my dajemy sobie w kość, chociażby na takim prostym poziomie naszych bioder czy naszej miednicy, możemy mieć problem na przykład z bólami w miednicy mniejszej, które będą jakby się objawiały właśnie tutaj w tej fazie menstruacji. I dlatego, jeżeli my trenujemy na mocnych ciężarach, nie rozciągamy się, nie wprowadzamy jakiejś relaksacji, jogi, rozciągania właśnie chociażby tutaj bioder, no to będziemy miały problem również z menstruacją. Będą bóle krzyżowe, więc może mieć na to na przykład wpływ nadmierna aktywność fizyczna. Tutaj jakby prostaglandyny odpowiadają za to, że my ten ból menstruacyjny czujemy. W związku z tym możemy jakoś działać na to, żeby troszeczkę im pomóc. Między innymi na przykład dobrą suplementacją, ale niekoniecznie muszą być to suplementy wprowadzane z zewnątrz, bo naszym pierwszym podstawowym i najważniejszym suplementem jest odżywianie. Więc jeżeli ja wiem, że zbliżam się do tego momentu, kiedy będę krwawiła, potrzebuję wtedy więcej dobrej jakości kwasów, chociażby właśnie tych omega-3. Mogę sobie wprowadzić wtedy na przykład fajną rybę na obiad, zamiast gdzieś tam się tym kurczakiem z ryżem, bo tak mi trener kazał. Jakby znowu ogląd na całą sytuację, czyli ten ból można minimalizować prawdopodobnie naszym stylem życia. A powiedz mi, mam kilka takich pytań krótszych, że tak powiem. Czyli na przykład, czy jak nasza waga może się zmieniać w trakcie cyklu. Bo to chyba też, w ogóle też nasze ciało, jakby nasze, nasza opuchlizna, właśnie nasze zatrzymywanie wody i przez co mi się wydaje, że na przykład przytyłyśmy albo schudłyśmy. Dokładnie. Może się zmieniać jak najbardziej. Jeżeli się ważymy, to zdecydowanie w pierwszej fazie cyklu, te dni, 3 dni przed krwawieniem i mniej więcej 3-4 dni przed krwawieniem i 3-4 dni krwawienia, to są dni, kiedy kobieta w ogóle nie powinna wchodzić na wagę, nie robić żadnych pomiarów. Nie powinna się na siebie patrzeć. Powinna się na siebie patrzeć, natomiast zupełnie tutaj nie bierzemy tego pod uwagę. Tam się zatrzymuje woda, nawet do 2-3 kg zdecydowanie może się ta woda zatrzymać, też w związku z tym, jak my śpimy, bo takie hormony jak chociażby aldosteron czy renina, które odpowiadają właśnie za retencję naszej wody w organizmie, są skumulowane w nadnerczach, w związku z tym nadnercza, kortyzol, stres, znowu wracamy do tego, że jakby stresory różnego typu będą podbijały to, czy my będziemy bardziej opuchnięte, czy nie. Czyli wysypiać się, nawadniać, zdecydowanie nie stosować żadnych diuretyków, ale waga może się wahać. Czyli ta pierwsza faza cyklu, zdecydowanie tam mamy lepszą formę. Druga faza cyklu, insulinowrażliwość i jakby tutaj właśnie retencja wody jest znacznie większa. W związku z tym możemy mieć troszkę na plusie, piersi są bardziej obrzmiałe, gdzieś tam jesteśmy takie bardziej uwodnione. Tak. I czy tak samo jest z naszą cerą, że ona się często właśnie psuje w drugiej fazie cyklu? Nie powinno tak być. Jeżeli są zmiany hormonalne, to faktycznie z cerą będą się działy problemy. Często tutaj właśnie okolice żuchwy, tak, zdecydowanie tak. Natomiast my często stosujemy też słabą pielęgnację, jeżeli chodzi o naszą skórę. Nawet jeżeli kupujemy kosmetyki ekologiczne czy dobre kosmetyki, to niekoniecznie one muszą być dobre dla nas, tak? I my często tą buzię szorujemy, peelingujemy, dosyć mocno gdzieś tam nad nią pracujemy, że tak powiem, jakieś myjki, ściereczki i tak dalej. Natomiast to może zaburzać nam taką warstwę lipidową naszej skóry. Też nie dbamy o dobrej jakości tłuszcze w naszej diecie, więc skóra może się delikatnie zmieniać, czy delikatnie gdzieś tam
Tak jak mówiłam, estrogen pretenduje do tego, że ona jest bardziej ładna, taka lśniąca, gładka. Druga faza cyklu, gdzie on już jest na niskim poziomie, faktycznie ta skóra może się trochę zmienić, może być bardziej szara, natomiast nie powinny być to tak drastyczne zmiany, żebyśmy na przykład w pierwszej fazie cyklu jest wszystko super, a w drugiej fazie cyklu musimy się kąpać dwa razy, bo ciągle nam się włosy przetłuszczają i skóra. To raczej nie będzie zdrowy objaw. To będzie się raczej wiązało ewentualnie z androgenami, czyli jeszcze z takimi hormonami męskimi, które też występują u kobiet, ale w momencie, kiedy Chciałam o to zapytać, bo też się mówi dużo, to może już takie filozoficzne będzie z mojej strony, ale też jakby w tym świecie takim zapracowanym i dużo też się mówi o kobietach w biznesie, girlbossach i tego, że my musimy być bardziej męskie, żeby pokazać swoją jakąś tam rolę w społeczeństwie i właśnie w biznesie, tak jak powiedziałam. I też często ostatnio słyszałam o tym, że kobiety mają podwyższony poziom testosteronu, a myślę, że są osoby, które nie wiedzą, że w ogóle kobiety mają testosteron, bo to jest tak kojarzone z mężczyznami. I skąd to się bierze i czy to jest dobre, że mamy ten testosteron i co się może zadzieć, jak jest go za dużo? Właśnie tutaj androgenizacja. Przede wszystkim, czyli wysoki androstendion, testosteron, to będą te hormony, które odpowiadają za takie wytwarzanie się cech męskich u kobiet, czyli właśnie mocniejsze owłosienie, tak, zmiana tonu głosu, ale również ciało troszeczkę inaczej się zmienia. Łatwiej jest wtedy gdzieś tam obudowanie chociażby masy mięśniowej, więc często takie crossfiterki mocno gdzieś tam rozbudowane, chociaż tutaj nie chcę budować stereotypów, bo to nie u każdej kobiety. Bardzo często jakby androgeny są w ogóle produkowane przez nasze jajniki, w związku z tym to są hormony, które my produkujemy, tylko kwestia jest właśnie tego poziomu i tej ilości. Często stres ma bardzo duży wpływ na androgenizację. Przetworzona dieta, tak, alkohol, bardzo dużo tutaj, jeżeli chodzi o badania, wskazuje na to. Sen, zespół policystycznych jajników i jedno z kryteriów właśnie PCOS to jest androgenizacja, tak, w związku z tym w momencie, kiedy opiekujemy się stylem życia w PCOS, możemy troszeczkę tą androgenizację zmniejszyć, ale no będą to takie hormony, które zdecydowanie budują taką girl boss, tak. Ale czy one też są nam do czegoś potrzebne? Czy w ogóle testosteron, tak, że testosteron, co on robi naszym organizmie? Tak, jak najbardziej, on sprawia również taką funkcję wpływającą na układ odpornościowy chociażby, tak, czy taką funkcję chęci do życia, to w pewnym jakby sensie, czy też rozwój, jeżeli chodzi tutaj o owulację, bo głównie bliżej owulacji i końca owulacji gdzieś tam ten testosteron jest wyższy, on też jakby, to jest też hormon taki odpowiadający za rywalizację, za chęć w ogóle, taką poczucia rywalizacji, więc my te hormony mamy, tak, tylko kwestia jest tego, że u kobiety te hormony są na niskim poziomie, u mężczyzny te hormony są po prostu na poziomie wysokim, tak. Powiedziałyśmy dosyć sporo o kwestii owulacji i płodności, dlatego bardzo chciałam się Ciebie zapytać, bo kiedyś, powiedzmy, w starszych pokoleniach było oczywiste, że kobieta ma swój kalendarzyk i że właśnie monitoruje tą płodność, ponieważ był to środek antykoncepcyjny. Natomiast też w ostatnich latach, chociaż nawet dekadach bym powiedziała, odchodziło się od tego mocno, to rzeczywiście coraz bardziej popularna była antykoncepcja hormonalna. I ja, będąc dzieckiem i młodą dziewczyną, no to zawsze słyszałam na zasadzie, że wiesz, kalendarzyk to jest jakiś kompletny przeżytek, to w ogóle nie działa. Natomiast widzę też, że to się zmienia, że jest coraz więcej takich sposobów właśnie opartych o metody obserwacji, o metody naturalne, ale też z wykorzystaniem nowoczesnych technologii. Wiem, że są takie różne komputerki, sprzęty, w których tam można dokonywać pomiarów. No, jak Ty się na to zapatrujesz? Czy to jest Twoim zdaniem skuteczny sposób na monitorowanie płodności i też antykoncepcję? Jeżeli chodzi o monitorowanie płodności, to jak najbardziej tak. I w nauce, w zasadzie w medycynie ma to już swoją nazwę, bo nazywa się to naprotechnologia, czyli lekarz, który tak naturalnie podchodzi do monitorowania płodności, to właśnie naprotechnolog. On często łączy się tutaj funkcja endokrynologa, ginekologa, tak? Więc jak najbardziej jest to zdecydowanie funkcjonująca nomenklatura, jeżeli chodzi o naukę i medycynę. Ja jestem na tak, natomiast należy pamiętać o tym, że to nigdy nie będzie 100% metoda zabezpieczająca, tak? Kobieta naprawdę musi być świadoma swojego ciała, wiedzieć, kiedy jest ta owulacja. Pamiętajmy o tym, że męskie komórki mogą przetrwać w drogach rodnych kobiety nawet do 48 godzin, tak średnio mówi się o 12-24 godzinach, w związku z tym, jeżeli ja w szczycie swojej płodności współżyję i gdzieś tam
na przykład 2-3 dni przed owulacją myślę, że jeszcze nic się nie wydarzy i jakby tutaj sobie poszaleję, to nie jest jednoznaczne z tym, że nie zajdę w ciążę, bo jeżeli te komórki mogą przetrwać 12-24 godziny, no to spójrz, 12 dnia niby nie ma szczytu owulacji, no ale jeżeli komórka przetrwa i dotrwa sobie do tego momentu, kiedy bach, coś się wydarzy, no to często może po prostu skończyć się to ciążą, tak? Chcianą czy niechcianą. Dlatego jest to fajna metoda zaznajomienia się ze swoim ciałem. Mamy wtedy świadomość tego, że wiemy, czego się spodziewać. Czyli wiem, że zbliżam się do owulacji, więc powinnam być bardziej ostrożna, powinnam bardziej tutaj zadbać o jakieś zabezpieczenie, jeżeli chodzi o środki antykoncepcyjne, które są dostępne. Natomiast wiem, że jestem mniej płodna w tej drugiej fazie, że tutaj raczej nic się nie wydarzy, tak? Często kobiety też zadają pytanie, czy na przykład właśnie wtedy, kiedy krwawią, czy uprawianie stosunków płciowych jest w porządku. Ja mam bardzo dużo podopiecznych, które mówią, że mają ogromnie wysokie libido wtedy, kiedy normalnie fizjologicznie w cyklu powinna być taka zima, taki konstans. One mówią, że wtedy odczuwają największe libido. Są takie kobiety, tak? Więc jakby tutaj ten kalendarzyk i monitorowanie swojego cyklu też jest ważne pod kątem tego, żebyśmy my wiedziały, kiedy, jak sobie to wszystko zaplanować. Więc uważam, że na pewno jest to na plus, ale stuprocentowo tego nie zaplanujemy pod kątem niechcianej wpadki, tak? Więc jeżeli tutaj to monitorujemy, no to na pewno świadomość, ale na 100% się raczej nie uda. A powiedz mi... Chociaż mam jeszcze ciekawostkę. Mam ciekawostkę dotyczącą a propos tej właśnie płodności. W żydowskich takich klanach, można tak to nazwać chyba, była taka zasada, że kobieta i mężczyzna jako małżeństwo mogą ze sobą sypiać tylko w konkretnych dniach cyklu kobiety. Dlatego, myślę, że tak jest nadal w ortodoksyjnych rodzinach. Myślę, że tak. Natomiast to było dla mnie też dużą ciekawostką, że akurat tak to było u Żydów. I jednak pokazuje to, że faktycznie ma to znaczenie, tak? Gdzieś tam w przebiegu naszego całego cyklu. No myślę, że to jest super ciekawe i w ogóle ten taki powrót do obserwacji siebie i do korzeni, jakby wiele różnych tradycji w naszej kulturze właśnie wniosło się z tego, że jednak poznaliśmy to ciało, bo nie mieliśmy innych sztucznych sposobów na to, żeby po prostu o tym nie myśleć, tylko musieliśmy przyglądać się temu, jak funkcjonujemy. I też jakby po rozmowie z Tobą też wnioskuję, że Ty zachęcasz do takiej holistyki i nie ma prostych rozwiązań, które zadziałają zawsze dla każdego, ale jakby się mogła polecić dla dziewczyn, które chcą zadbać o siebie i zapanować trochę nad tym cyklem, to jakie są takie naturalne, sprawdzone sposoby, żeby te różne symptomy, które są trochę przejaskrawione i zbyt silne, zbalansować i po prostu, żeby ten cykl przebiegał przyjemniej. Powiem Ci, Karolina, że pierwszą i najważniejszą kwestią jest sen. Żadna dieta, żaden sport, a trenowałam nawet jako zawodniczka bikini na scenie. Naprawdę, nie dał mi takiej satysfakcji ze swojego ciała, kobiecości i zdrowia jak sen. 8 godzin, bite 8 godzin dla kobiety to jest standard. Zauważcie, że w drugiej fazie cyklu my jesteśmy takie trochę zamulone, takie potrzebujemy więcej snu, tak? Potrzebujemy więcej. Kobiety w ciąży, jak zajdą w ciąży, one potrzebują, często są senne, ciągle by spały, tak? No jest naprawdę ciężka praca, jeżeli chodzi o układ cały hormonalny kobiety. W związku z tym sen jest najważniejszą kwestią. Badania dotyczące PCOS-u i melatoniny, suplementacji melatoniną, czyli hormonem właśnie snu, pokazują, że symptomy zespołu policystycznych jajników zmniejszały się po przyjmowaniu melatoniny z zewnątrz. W związku z tym, jeżeli my mamy czas wziąć tabletkę z melatoniną, to musimy mieć czas na to, żeby się wyspać. Po prostu nie ma innej opcji. To jest dla nas taki clue. Zaniedbywanie snu będzie wpływało na całą reprodukcję. Nawet nie ma opcji, żeby iść dalej i stosować na przykład jakąś restrykcyjną dietę eliminacyjną u kobiety, która nie śpi. Więc sen to jest najważniejsza kwestia. Druga sprawa to jest nawodnienie. My potrzebujemy około 20 litrów wody, które będą rozprowadzone po całym naszym układzie odpornościowym. Przepraszam, w naszym układzie pokarmowym. W związku z tym woda powinna być takim naszym towarzyszem na co dzień. Trzecia sprawa to jest nisko przetworzona dieta. Powiedziałeś 20 litrów. 20 litrów, 20 litrów. Na organizm. Okej. 20 litrów, które cały czas są w naszym organizmie, o to Ci które chodzi. Które cały czas bo zabrzmiało, się. Bo zabrzmiało, nie. Jakbyśmy już 20 litrów dziennie. Dziennie pić, nie potrzebujemy 20 litrów. Tylko w nas musi naszego być. Obrotu wodą, obrotu, jeżeli chodzi o żołądek, jelita, cały nasz układ pokarmowy, potrzebujemy około 20 litrów. Tak więc woda i to nawodnienie, te 2 litry dla kobietki takiej jak my, drobniutkiej, bądź 2,5-3 litry u bardziej aktywnej osoby, zdecydowanie powinny być prowadzone w ciągu dnia.
zadbać o takie podstawowe minerały, tak? Czyli wyciągamy to z diety, czyli gęsto odżywcza dieta, nisko przetworzona, zjeść 3 pełnowartościowe posiłki, śniadanie, obiad, kolację, ale żeby to nie był tost z dżemem, tak? Mhm. I po prostu wychodzę z pracy i do pracy i wypijam kubek kawy, tylko naprawdę zadbajmy o warzywa, owoce, o taką podstawę, jeżeli chodzi o żywienie. I myślę, że to będą takie najważniejsze kwestie. Natomiast czwarta, którą też obserwuję i która ma największy chyba wpływ na nasz cykl menstruacyjny, to są relacje. Środowisko to są relacje z ludźmi. W związku z tym kobieta, zauważcie często, której się nie układa w życiu prywatnym, nie może zejść w ciążę, jest ciężko, znajduje partnera, który daje jej taką otoczkę i mówi... tak, że jest wszystko w porządku, wszystko jest okej, i ta kobieta zachodzi w ciąży. Ja znam bardzo dużo przypadków takich par. W związku z tym te relacje to będzie pierwszy sygnał. Znowu wracając do tego, że GnRH jest uwalniany spod wzgórza, to tutaj tak naprawdę się wszystko tak zaczyna. Oksytocyna, te hormony w brzuchu, hormony szczęścia, serotonina, dopamina, to są te hormony, które, no, to jest nasze neuroprzekaźnictwo, tak? Czyli to, co będzie wpływało na nasza psychosomatyka. W związku z tym poczucie bezpieczeństwa i relacje z ludźmi to będzie kolejna kwestia. W związku z tym sen, nawodnienie, gęsto odżywcza dieta i relacje. A jak jest w przypadku ćwiczeń fizycznych, aktywności fizycznej powinnam powiedzieć. Czy są takie rodzaje ćwiczeń, które lepiej wykonywać w konkretnych fazach cyklu? Generalnie, jeżeli mam osobę aktywną, na przykład sportsmenkę, to raczej nie, chociaż warto jest gdzieś tam układać sobie ten plan treningowy, no bo w pierwszej fazie cyklu będziemy miały jakby większą ochotę na tą aktywność fizyczną. Natomiast badania pokazują, że splot hormonów pod koniec fazy cyklu zdecydowanie tak samo pozwala na to, żeby trenować efektywnie. Tutaj kwestia jest też tego, jaki my mamy tryb życia na co dzień. Bo jeżeli ja na przykład siedzę 8 godzin za biurkiem w takiej pozycji, jak my teraz tutaj siedzimy, i nagle wychodzę sobie zrobić 15 km biegu, no to nie jest to zbyt przyjemne, chociażby to jest stres związany z tym, że zmieniam pozycję, którą trzymałem 8 godzin, a nagle idę robić bieg i to jeszcze tam, nie wiem, po 4,50, tak? Więc tutaj jest naprawdę ciężka sprawa. Zdecydowanie ćwiczenia, które możemy wykonywać cały cykl, to jest wszelka relaksacja, wszelka joga, pilates, tego na pewno nam nie powinno zabraknąć, spacerowanie, taka aktywność spontaniczna, zdecydowanie na tak. Cięższe treningi zdecydowanie przełożyłabym na pierwsze 2 tygodnie cyklu, takie lżejsze na drugie 2 tygodnie cyklu, tak, po tym ciężkim procesie, zdecydowanie tak bym to gdzieś ułożyła. Czy jeszcze coś bym w tym dodała? Tak, dodałabym a propos samej rekreacji ruchowej i chciałabym tutaj naprawdę podkreślić dziewczynom, szczególnie młodym dziewczynom, a dużo masz takich odbiorców, ten nasz WF szkolny, to wcale nie jest taka głupota. I doszłam sobie do takiej... Nas ktokolwiek w wieku szkolnym słucha, to proszę chodźcie na WF. Chodźcie na WF, dlatego że jedna godzina aktywności fizycznej 5-6 razy w tygodniu dla dziewczyny w wieku 15-18 lat to powinien być standard w utrzymaniu zdrowia hormonów, jeżeli utrzymujemy jakby normalne relacje żywieniowe, tak? No bo nie mówię tutaj o tym, że praktycznie nie jemy, no to nie mamy też siły na trening. Ale jeżeli kobieta jest na takiej swojej całkowitej przemianie materii, nie jest na minusie, nie jest na plusie, tak standardowo normalnie wygląda i jej się trzyma, no to 5-6 razy w tygodniu, jeżeli chodzi o zdrową, młodą dziewczynę, to jest standard, tak? Więc dla młodej kobiety 40 minut 4 razy w tygodniu, bądź 5 razy w tygodniu 20 minut takiej tabaty. Więc tak naprawdę wychodzi na to, że pół godziny aktywności średnio każda z nas powinna mieć codziennie. Ile mamy aktywności fizycznej w ciągu dnia? Ja czasami żałuję, że nie mam WF-u w moim życiu. Wiesz, żeby ktoś mi powiedział, że muszę się stawić na taką przebieżkę nawet. Czy mam takiego przyjemnego u nich hokeja. Wiesz, tutaj pewnie padłyby pytania, ale dlaczego, a po co i tak dalej? Przecież to jest nudne i w ogóle spocę się, ale z drugiej strony pełen detoks, tak? Wypacanie odbywa się wtedy, kiedy mamy tą aktywność fizyczną wprowadzoną. Insulina, gospodarka insulinowa, ona potrzebuje się uwrażliwiać w momencie, kiedy jest aktywność fizyczna, tak? Aktywność fizyczna mocno na to wpływa. W związku z tym, jeżeli chcemy sobie zjeść więcej, no to potrzebujemy też uwrażliwić na to nasze tkanki, tak? Więc tutaj naprawdę, no i sama psychosomatyka, podbicie chociażby dopaminy, o czym rozmawiałyśmy, tak? Ale też można właśnie relacje. Tak myślę o tym, że nawet praca, nie praca w grupie, tylko ćwiczenia zespołowe. To też jest jakiś rodzaj więzi i to nas też, myślę, stymuluje. Pewnie. I poprawia nam humor. Właśnie ta rywalizacja, o której mówiłaś, Pewnie. Taka zdrowa rywalizacja, to nas po prostu bardziej ekscytuje, motywuje do dalszego działania już Dokładnie. Poza boiskiem. Oczywiście, jak najbardziej. To jeszcze na koniec powiedz mi, jak to jest z tą suplementacją, bo cieszę się, że nie mówiłyśmy o tym wcześniej, żeby właśnie nie sugerować nikomu, że zamiast sobie to regulować naturalnie, to wezmę jakąś tam pigułkę. Czy są takie momenty, kiedy rzeczywiście jest wskazana suplementacja, na co warto zwrócić uwagę?
Tak, jak najbardziej. No jeżeli jest jakaś patologia, że tak powiem, z cyklem menstruacyjnym, to zawsze warto gdzieś tam okresowo się suplementować, ale to musi być zawsze czasowa, taka okresowa suplementacja i pamiętać o tym, że to jest wierzchołek góry lodowej, to jest podstawa, czyli najpierw sen, czyli te suplementy, które na pewno widziałaś na niejednej infografice na Instagramie, relacje, sen, nawodnienie, tak, powietrze, taka natura, to są najważniejsze suplementy. Kolejna kwestia to już wtedy, kiedy coś się dzieje. I teraz w zależności od tego, czy my mamy właśnie problem na poziomie ratio, progesteron, estrogen, możemy wprowadzić tutaj na przykład niepokalanek, tak, który będzie taki delikatny i będzie gdzieś tam stymulował nam troszkę tą płodność. Ale bardzo fajnie w wynikach badań wychodzą chociażby kwasy GLA, które możemy znaleźć w oleju z wisiołka, więc bardzo polecam kobietom, żeby sobie ten olej z wisiołka bardzo fajnie wpływać na te prostaglandyny, które odpowiadają za bóle menstruacyjne. Omega-3 fajnie się sprawdzają, więc też można sobie suplementować, szczególnie właśnie w takiej porze jesienno-zimowej. Kolejna kwestia to jest witamina D, która się znajduje tak naprawdę w każdej naszej komórce, również w jajnikach, więc tak naprawdę suplementacja witaminą D pod wyniki badań, jakie mamy, również może gdzieś tam fajnie wpłynąć na nasze samopoczucie. Magnez jest bardzo fajnym suplementem. On przede wszystkim fajnie wpływa na zaparcia, które mogą się pojawić w drugiej fazie cyklu ze względu na niski progesteron, niski estrogen, ale też fajnie wpływa na funkcje kognitywne. Dlatego magnez też jest bardzo fajnym suplementem. Moim ostatnim odkryciem to jest kurkumina, która tak naprawdę ta micelizowana dokładnie rewelacyjnie mi się sprawdziła w momencie, kiedy byłam w drugiej fazie cyklu i zaczynało mnie łapać przeziębienie. Miałam mega intensywny czas, bo byłam praktycznie każdy weekend wyjazdowy i mało czasu spędzałam w domu. Podbiła mi maksymalnie układ odpornościowy, naprawdę rewelacyjny, więc tutaj, jeżeli chodzi o resweratrol czy kurkuminę, którą możemy też dać sobie przecież w przyprawach, jak najbardziej możemy ją sobie wrzucać do naszej diety. I to będą takie tak naprawdę najbardziej podstawowe, czyli omega-3, witamina D, właśnie kwasy GLA, magnez, tak, ewentualnie jakaś kurkumina, resweratrol, co troszkę nam podbije tutaj funkcjonowanie układu odpornościowego. O czymś jeszcze chciałam powiedzieć i chyba wypadło mi z głowy, ale chyba już to wszystko. Słuchaj, no myślę, że bardzo dużo informacji przekazałyśmy poniekąd w tej rozmowie i myślę, że no albo trzeba tego wysłuchać wiele razy i zrobić jakieś notatki, ale naprawdę widziałam Twojego e-booka i jest wspaniały i jest tak przystępnie napisany i tak bardzo fajnie nam pomaga sobie monitorować ten nasz cykl, więc oczywiście go podlinkujemy w opisie, ale jeszcze powiedz na koniec nam o swoich warsztatach, które są oczywiście związane z tym tematem i dla kogo one są i czy każdy się może na nie zapisać. Wiesz co, warsztaty kończę. Na ten rok przynajmniej kończę, dlatego że jest to mega ciężka praca. Ja się cieszę, że będziesz miała przyjemność być na nich jutro i sama zobaczyć, jak to funkcjonuje. Generalną zasadą było to, że jest 20, maksymalnie 25 kobiet w sali, która nie jest pod LEDami, czyli nie jest jakaś tam oświetlona sztucznym światłem, tylko piękna sala z takim wyjściem do jogi chociażby. Połączenie pracy dietetyka, czyli moje jakby tutaj omówienie cyklu A do Z, fizjologia, narządy, hormony, praca z psychologiem, który opowiada nam, jak pracuje przysadka, jak pracuje pod wzgórze przysadka właśnie i jak to wpływa na nasz układ hormonalny, praca nad stresem, jak sobie z nim radzić, jak sobie radzić z naszym ciałem, plus mój gość specjalny, bo w każdym mieście miałam innego gościa specjalnego, no i na przykład Warszawa to będzie pisarka, która będzie nam mówiła o kobiecości, o tym, jak ona z takiej sportsmenki zaczęła pisać o kobiecości, o naszym jakby również poczuciu takiej seksualności, tak, w Poznaniu to na przykład był Instytut Mikroekologii, który mówił o zdrowiu pochwy, więc mówiliśmy tam właśnie o HPV, o infekcjach intymnych, więc naprawdę wiedza taka ogromna dla kobiet, jak się badać, jakie wykonywać badania, jak się obserwować, co może nas niepokoić, więc generalną zasadą było to, żeby każda kobieta, która wyjdzie z tych warsztatów, od A do Z wiedziała, co się z nią dzieje, z drugiej strony wiedziała, do kogo się zgłosić, gdzie szukać rozszerzenia swojej wiedzy. To jest coś, co powinno być zrobione na takim półrocznym, tak powiem, zestawieniu wychowania do życia w rodzinie, w szkole. Mm. Więc to jest takie wychowanie do życia w rodzinie, tylko przesunięte niektórym o 15-20 lat. Tak, przesunięte, przyspieszone i niezbędne, więc mam nadzieję, że jeżeli będziesz robiła dalej warsztaty,
to osoby chętne Cię znajdą. Powiedz mi tylko, gdzie Ciebie można znaleźć właśnie na co dzień, rozumiem, w internecie. Mhm, oczywiście, w internetach widnieje pod nazwą Keep Fitness Style Dietetyk. No i w zasadzie to chyba tyle. Instagram, Facebook i prowadzę też swojego bloga, który ostatnimi czasy kuleje. Po prostu tak duża ilość pracy gabinetowej mnie pochłania, że mało o tym piszę. Natomiast jeżeli już, to dobre Instastory, tam też znajdziecie masę informacji, bo dużo nagrywam, więc zapraszam. Dobra, ja to wszystko podlinkuję. Tobie dziękuję za rozmowę. Dziękuję. Jesteś po prostu skarbnicą wiedzy i tak, ja czuję, że nauczyłam się tyle, więc nawet nie wiem, ile drzwi się przede mną otworzy jutro. Także naprawdę bardzo się cieszę na ten odcinek. Dziękuję. I dziękuję Ci jeszcze raz, do usłyszenia. Wszystkiego dobrego. Hej. Dziękuję. Dziękuję Wam bardzo za wysłuchanie tego odcinka. Linkuję Wam u dołu e-booka Emilki. Mam nadzieję, że uda mi się poprosić o jakiś kod zniżkowy dla Was, ponieważ uważam, że ten e-book jest genialny i każda kobieta powinna go mieć. Przypominam, że w ogóle ten podcast był w wersji wideo. Jeżeli go nie widzieliście, to zapraszam na YouTube'a, bo nie mówiłam o tym we wstępie. A jeżeli widzieliście, to bardzo mi miło i mam nadzieję, że te osoby, którym brakowało tego czynnika wizualnego, są spełnione teraz i szczęśliwe. Mnie się to bardzo podoba i w miarę możliwości staram się takie materiały dla Was przygotowywać, aczkolwiek wiadomo, jest z tym trochę więcej pracy organizacyjnej i nie zawsze po prostu mam możliwość nagrania rozmowy, szczególnie w jakimś plenerze lub w innej po prostu lokalizacji. I na sam koniec przypominam, że podcasty są na Spotify'u, na iTunesie i na YouTubie w wersji wideo, oraz że ukazują się w każdy poniedziałek o godzinie 7 rano na dobry początek tygodnia i też zapraszam Was do komentowania, wyrażenia swoich opinii najlepiej pod podcastem na YouTubie oraz na moim koncie na Instagramie Karolina Sobańska Podcast. Mam też swoje konto Karolina Sobańska, tam się dzieje znacznie więcej, ale pod kątem podcastu zdecydowanie jest to właśnie konto Karolina Sobańska Podcast, bo pod zdjęciami dedykowanymi konkretnym odcinkom możemy sobie przyjemnie dyskutować. Też staram się Wam zdradzać, co tam się będzie działo w nadchodzących odcinkach, także serdecznie zapraszam. I jeżeli słuchacie moich podcastów i podobają się Wam one, to będzie mi super, super miło, jeżeli zostawicie im opinię. Mam tutaj na myśli iTunesa, jeżeli słuchacie mnie na iPhone'ach, w aplikacji podcasty, czy też na Waszych MacBookach, to możecie wystawić podcastowi opinię, klikacie w wybraną ilość gwiazdek, piszecie kilka słów recenzji i bardzo, bardzo, bardzo wiele mi to daje, ponieważ dzięki temu podcast jest promowany i te treści, które moim zdaniem są ważne i mam nadzieję, Wy też tak uważacie, trafiają do szerszego grona odbiorców. Także dajcie znać, jeżeli wystawicie mu recenzję, to Wam osobiście podziękuję, bo jest to bardzo dla mnie miłe. Także dziękuję Wam za wysłuchanie lub też obejrzenie tego odcinka i my widzimy i słyszymy się za tydzień. Cześć!